Witam Was tutaj, cześć, cześć, ma Wizanosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. Zaczynamy! No dobrze, tak, dzisiaj będzie odcinek, ciąg dalszy naszej budowy. Włączyłem, stopę włączyłem. I tak, pociągnąłem sobie, o widzę, że już jedzie, pociągnąłem sobie, chwila, coś ładuje się. I nie widzę obrazu, dobra. Lecimy dalej. Jedzie pociąg, przyspieszmy sobie trochę czas. Czekajcie, aż się nim przejedziemy. Puściłem poza odcinkiem, odcinek ostatnio nagrywałem w weekend, dosyć dawno, i dokończyłem całkowicie tutaj przejazd kolejowy, tak żeby pociągi mogły póki co dojeżdżać tutaj, bo jakby nie dojeżdżały, to byłoby kiepsko trochę, no bo to by nie miało sensu. No i tak, tutaj możecie zauważyć, skończyłem, nie wiem czy to było na odcinku jeszcze, tutaj ładnie to wszystko wykończyłem, wyrównałem, tutaj są też tory. I tak, pokażę Wam, jak wygląda pod spodem. Tak, tutaj są dwa tunele wjazdy i to jest tak zrobione, żeby się nie korkowało. Pod spodem to też są wężyki podrobione. No niestety nie mam torów jednokierunkowych, które by bardzo ułatwiły, ale no to trudno. No i tak, i telewizor z Androidem TV powiedział, że nie mogę nagrywać. Zapomniałem wziąć pilota. Dobra. Kontynuując, tak, stąd sobie pociągnąłem linię kolejową. Ona będzie oczywiście do usunięcia, jak już kupimy te dwa kawałki, nawet jak jeden, to już jakoś pociągniemy sobie tutaj trasę, bo tutaj ciągnąć pod spodem, pod wodą, czy na górze nawet, to nie wiem, czy jest sens. O, to może być ankieta, czy mam pociągnąć tutaj pociągi górą, bo dołem to by nie miało sensu i żeby tutaj wjeżdżały nam. Mogłoby to trochę usprawnić. Bo taki pociąg, zobaczcie jak jedzie. Jedzie tu. Tutaj widać to. No i właśnie komu by się chciało wysyłać tak długo pociąg? I dopiero o tutaj dojeżdża do naszej głównej centrali kolejowej. Więc trochę ten pociąg musi się przejechać. A gdzie ty jedziesz? Z ciekawości się pyta. A, dlatego to trochę dziwnie wygląda. Dworzec kolejowy. Swoją drogą, wczoraj zobaczyłem, że mamy tylko jeden dworzec kolejowy. Ten towarowy znaczy. I to mnie trochę zmartwiło, że jest tylko tutaj jeden. No a mamy tutaj jeszcze obok statki, co prawda. Ale jednak... No tak, bo mamy dosyć mało rozwinięty przemysł, dlatego to jest tylko jeden. Ale ja wam powiem, że gdzieś tutaj, nawet w centrum takim ścisłym, by się przydało. Tu na przykład. I się nad tym zastanawiam. Dobrze, ale to póki co. Na razie to jeszcze popracujemy nad tą wyspą, aby to jako tako już jakoś wyglądało. Co prawda jest, widzimy, że jest popyt na ludzi, ale chyba nie mam zbytnio miejsca na tych ludzi. Bo tak, bo tutaj dzielnicę już chyba zamknęliśmy. Tak? To już dawno mnie tutaj nie było. O, czekaj, jeżeli tu jest woda pociągnięta, to można niby pociągnąć, dobra. Jest woda i jest ogrzewanie, tak więc można to pociągnąć. No jasne. Jeszcze tego brakowało mi tutaj. W sumie będzie ciszej jak to się zrobi, ale brakowało mi tutaj. Tu będą biura, żeby, no wiecie zresztą, żeby po co. Żeby było tam cicho. Tak, wiem, dobrze. Dobra, pauza. Dobra, i lecimy dalej. Mamy... No, zegarka nie wyłączyłem, ale trudno. Dziś odcinek będzie krótszy, a jednak nowszy. Tak. Okej, i jeszcze... Ile tych ankiet tu dzisiaj będzie? Dobra, inaczej. Zmieniam dzisiejszą ankietę, bo to by nie miało sensu z tymi koleją.
to już niech tak zostanie póki co, dopóki nie będziemy mieli tego nowego kawałka ziemi. Pytanie dzisiejszej ankiety jest zajmujące. Dzisiaj na końcu odcinka pojawi się specjalny timelapse. I czy każdy odcinek by miał się na przykład w ten sposób kończyć? Ale to dopiero na koniec odcinka. Ankieta się pojawi chyba teraz i na końcu? No nie. Albo tylko na końcu. Zawsze możecie kliknąć w kartę i tam się pojawi. Natomiast tak, tutaj w środku to my sobie zrobimy coś. To nie będzie tak, że tutaj nic nie będzie. I teraz tak, pytanie jest, czy my sobie weźmiemy tak. O właśnie, nie, tego nie chcemy, bo by się światła pojawiły. No to trzeba jakoś inaczej. Inaczej to zrobić. Bo tak, tutaj jest do zawracania. Ale problem jest taki, że to nie ma zbytnio sensu. Sens by miało dopiero wtedy, kiedy na przykład stąd byłby jeszcze tutaj zjazd. O tak, tutaj. Co prawda to wygląda komicznie, ale dobra, nie. Co nagle, chyba tutaj jest za dużo tych hubów, bo nie wszystkie są wykorzystywane. Właściwie to rzadko, kiedy jest ten na przykład wykorzystywany. O ten tutaj. To nigdy nie jest wykorzystywane. Do tego podpływają statki i do tych dwóch. Nie wiem czemu. Może na razie nie ma jeszcze takiego ciśnienia. Dobra. I to sobie wywalmy. I przyciszę sobie muzykę, bo mi tu głośno. Wyłącz. Dobra. Czy to nie wygląda tak samo? Nie, nie mogło. Nie ma prawa. No i tutaj to już właśnie nie ma sensu tego robić. Co prawda tutaj zrobimy sobie zjazd. Okej, nie, nie, tu będzie droga, ale taka zwykła. O, coś tego typu. Bo tu w środku, już wam mówię teraz co będzie. Tu będzie, ogólnie tutaj będzie wszędzie dzielnica przemysłowa. Tylko się jeszcze zastanawiam, czy przemysłowa. Przemysłowa to by była przemysłowa, tylko zastanawiam się, czy nie zrobić jednak tutaj biur. Ale chyba przemysł by tutaj ładniej wyglądał. Taki dobry, stary, świetny przemysł. Bo biura to biura. No. I w ten sposób stąd będzie tu wjazd. I stąd będzie tu wyjazd. I dzięki temu nie ma świateł. Tutaj się udało fajnie, że nie ma świateł. Nie wiem, czy jeszcze wszyscy pamiętają. Jakby coś tu biegnie taki bardzo fajny, zygzykowaty tunelik. I dojeżdża do naszego centrum miasta. Działa to naprawdę fajnie. Dobrze, pieniędzy jest dużo, więc co tu dużo mówić. Stawiamy to tutaj. Tylko nie tak wprost, bo wprost jakbyśmy to postawili, to byłoby kiepsko. Ze względów oczywistych. By się nam korkowała ta droga. Więc o. To sobie wywalimy, no, akurat ładnie wejdzie nam w linię. I gdzieś może jakoś tak. Więc to sobie też trochę przekręcimy. I ładnie połączymy. O, tu ładnie weszło. I nie, no, takiego zakrętu to nie jest. Wiem, jestem drobiazgowy, ale nie. O! I zrobimy tutaj. Nie, tutaj nic nie trzeba kręcić nawet. Więc jakby coś, pociągi będą mogły dojeżdżać stąd, tu. I coś widzę, że tutaj są jakieś problemy. Dobra, problemy nie dzisiaj. Dzisiaj się zajmujemy tym. I tak. Dajemy sobie tutaj. Jeszcze przepisów tutaj nie ustaliliśmy, więc zaraz to zrobimy. O, tak tu ładnie. I dlaczego my to tutaj tak postawiliśmy? Po pierwsze. O, tu wejdzie? Okej, może być. Tak trochę pod słupem. No wszystkie tego typu budynki tu muszą być. Jakby nie patrzeć, to będzie jedno duże, no bo to jest małe, a duże. O, tu nam ładnie wejdzie. I jeszcze policja. Policja może być mała. Może gdzieś tu?
Miało? Wejdź. Dobra, nie. Ustalimy to tutaj. Dobrze, i tutaj policja. Szkolnictwo nie jest potrzebne, jeśli już to jakiś mały park. Mamy taki fajny jeden park. Chwila. Dobra, tu go nie ma. Zapomniałem, że gramy teraz na Snowfallu. I mamy na przykład taki park. Bo parki jednak muszą być. Co jak co. No dobra. I tak. Zastanawiam się. Właśnie. Czy to nie jest przesada? Jest przesada. Tutaj zrobienie takiej drogi, a tam takiej. Oj. No. No i poszło za dużo. Teraz wyciszymy sobie tą całą autostradę jeszcze. Ej. To to było i tu będzie. Dawaj to. Właś. O. No i pięknie. Teraz wyciszmy to sobie wszystko. Tak. To na górze też bym chciał wyciszyć. I to będzie na tyle z wyciszania. Hehehe. Dobra, no i teraz powinien być płynny ruch w tej naszej całej dzielnicy. Zróbmy sobie jeszcze jakieś przepisy. Czemu to się cały czas podgłaśnia? Nieważne, może coś się zresetowało. Tak, czujniki dymu na pewno. Zakaz posiadania zwierząt może być. Zakaz palenia. Nacisk na edukację może. Może nie. Surowe wydełki. O, to mi się podoba. Dalej. Ulgi może nie. Ale to na pewno. Zakaz wysokiej. Nie. Zachęty tutaj nie będzie. I opony z kolcami. No i tyle. Tyle powinno wystarczyć przepisów. Dobra. Te budynki są pod tym, ale działają, więc nie będziemy marudzić na nie. I jeszcze jedno, zapomniałbym o nim. Najważniejszym. Śmieci. Tak. No i tutaj jeszcze. No tak, bo tu będzie przemysł wiadomo jaki. Ale tutaj, bo ja nie chcę, żeby tu była taka sama droga, jeszcze zrobimy sobie trochę tej dzielnicy. Tylko jakby stąd pociągnąć drogę tam. No musi być tunel. No nie ma bata, musi być tunel, ale gdzie? Bo przecież tutaj to nie wpuści. Właśnie, stąd nie wejdzie. Tutaj też raczej nie wejdzie. O, wejdziem. No tak, bo tu jest dosyć duża góra. No, nawet ładnie wygląda ten tunel. Teraz pytanie, czy da się dalej pociągnąć. Trzeba obniżyć. Jeszcze. Czemu nie chcesz pójść? O. Tak mi pasuje. Nie. Nie, no. Żeby była takie problemy z budową tunelu. Ja wiem, że tutaj zrobiłem naprawdę majstersztyk z tym kolejami, ale. Ale no bez przesady. Dobra. Tutaj tak. I tutaj będzie inny dojazd. Tu i tu będzie wyjazd. I tutaj do torów jeszcze też będzie trochę tego przemysłu. Takiego zwykłego, bez żadnych uprzywilejowań. No, taki też zawsze musi gdzieś tam być. Tak, tu będzie do zawracania, bo to się na pewno przyda. I zaraz jeszcze się zastanowimy, jakby tutaj jakiś transport. Bo tramwaje bym puścił chętnie, jak może wiecie, jak nie znacie może. Ale jakby to zrobić? I tu będzie zjazd. Albo może wjazd. Co? Tak, tu będzie wjazd.
Dzięki czemu tu będzie taka droga i tu taka. I w odwrotnym kierunku. Ładnie, ładnie. Co prawda jest tutaj przejazd kolejowy, ale nie powinno być źle. Dobra, teraz powiększmy sobie trochę jeszcze tą dzielnicę. Mniej więcej gdzieś tak. I dajmy. Tu przemysł to nie chce się rozwijać zbytnio. Zaraz tutaj jakiś transport trzeba nie przemysł. Co prawda mogę się zastanowić nad kolejami, bo widzimy, że jest. Jak, ale... Ale jednak po tych torach miałoby być tylko towarowe. I tak może byśmy zostali przy tym. Tak. Jest jeden pomysł. Jak tu przeciągnąć tramwaj? A mianowicie... Bardzo ciekawy pomysł. Mianowicie tak, tu byś sobie skręcił. Nie. Bardziej byś sobie skręcił. I tu byś sobie przejechał. Nie ma jakby anarchią bawił się. I tak. Tutaj. Wiem, to dziwnie wygląda, ale za to jak będzie fajnie działać. Tu trzeba na pewno wykręcić, bo tutaj statki pływają. Ale tu dalej już nie popłyną, bo nie mamy jeszcze pewnego dodatku nazywającego się Mass Transistors. I jakoś trzeba tu jeszcze zjechać w dół. Możemy zrobić może... O, w ten sposób, idealnie. No dobrze. Specjalnie to jest tylko dla tramwajów. No bo nie, nie, nie. Jakoś to musi ładnie wyglądać, przepraszam bardzo. Kręta jest. O, w ten sposób. I tu już od razu będziesz odbijać. Do twojego celu. Który... Czekaj, ładnie to wyjdzie. Naprawdę. Dobra, kręta. I skrętej tutaj. Ładnie? Ładnie. No, naprawdę ładnie to wygląda. Ta trasa tramwajowa. Dobra. No i teraz trzeba się zastanowić, to jest najtrudniejsze. Skąd by tu puścić ten tramwaj? Można niby tylko z tej pętli, ale nie wiem. A, no i jeszcze ważniejsze. Jakoś musi dojechać. Tutaj pojeździ sobie to tramwaj. Więc tak, tutaj tak. Tak. No tak właśnie dziwne, że nie można robić podziemnych przejazdów kolejowych. Co prawda nigdy nie widziałem takiego, ale jednak, że... To może być problem. That can be a problem. Czyli co, sugerujesz mi zrobić to w ten sposób? Może. No nie, tam już nic nie jedzie, tam nie ma jeszcze nic. O, tak. Ale tutaj mógł jakiś pociąg już przejechać. Dobra, udało się chociaż zbudować szybko. Szybko w sensie, że nie było problemów standardowych, czyli zbyt strono zbocze i takie tam. Dobra, tutaj. I wiem, że tu pod ziemią nie ma sensu robić takiej drogi. Ale jednak tramwaj ma być szybki, cichy i przyjemny. Dobra. Teraz tak. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Ciach, ciach. I tu będziesz mieć pętelkę. Natomiast tutaj się przejedziesz też. I tu się źle została zrobiona droga, bo tu... To ty jedziesz górą. Górą. Później może dołem.
I jakoś tak. O, no mniej więcej w ten sposób. W sumie nie wiem, po co włączyłem pauzę. Pauza budująca napięcie. Nie wiem po co. O, i taki piękny tutaj wjazd. Tutaj oczywiście zdamy sobie drogę, aby ładnie mogło być wszystko skomunikowane. I tutaj tędy do wjazdu. Tak, tu będzie jednokierunkowa. Specjalnie jej jeszcze nie zrobiłem, ponieważ nie wiedziałem jeszcze, że ona tutaj będzie. O, dobra. Czyli teraz tramwaj możemy puścić. Ale skąd? Cały czas nie wiemy, skąd ten tramwaj by miał jechać. Najlepiej z jakiegoś centrum. Ale centrum to ma do siebie. O, możemy przez tą dzielnicę przepuścić. Tu sobie ładnie by zawrócił. I musimy połączyć na jakąś pętlą dużą, nową. Tramwajową. Dobra. Jest. Zapaliśmy i lecimy. Tramwaj jedziesz tędy. I tutaj. Prawda, tędy to nie powinieneś jechać, bo to jest ściśle dzielnica turystyczna, ale no akurat tutaj wypadł wjazd. Dobra. Najpierw pojedziesz tu. Później tu. Wiem, że tutaj nic nie ma jeszcze, ale jak będzie, to ma nie być problemów. Ma być no problemu. Tu i tu. Tu staje z przystanek. Albo wiesz co, może być nawet tu. Tutaj w sensie. Później jeszcze jedziesz tu, tu. O, tam są zadowoleni. I tutaj zawracasz. Tak, i stąd już zawracasz. Z powrotem, nie dokładnie taką samą trasą, bo na końcu nie da się. Na końcu trzeba tutaj pojechać prosto. Tędy. Tędy. A. Gdzieś on tam jeszcze jedzie. A, tutaj zawraca. W sumie by to nie był głupi moment, żeby tutaj go puścić. Ale już jest i dość pokręcona ta trasa. Dobra. Zbyt blisko skrzyżowanie. Mówi się zbyt blisko światła. A, no dobra. Dużo samochodów. Tylko co ja tu mogę innego wcisnąć? To jest pytanie. Mogę na pewno coś takiego tutaj wcisnąć. I wtedy zrobić tu wyjazd. A to zrobić moje ulubione, czyli coś takiego. I wtedy nie powinno być problemów. Ile już nagrałem? 23 minuty. Wow. Szybko zeszło. Dobra, i teraz pytanie, czy jakiś autobus tutaj nie jechał tędy? Nie. Okej, to dobrze. Jak nie jechał żaden... Właśnie, to też nie... Nie, na razie nie będziemy tutaj nic kręcić z pociągami, aby tu dojeżdżały. No i tak, zmienimy to sobie wszystko przemysłem, czyli tutaj, wszędzie przemysł. O, tutaj. Zaraz podciągniemy wodę i prądy. I mam nadzieję, że w kolejnym odcinku to już będzie się rozwijać. No i z tej dzielnicy to będzie wszystko. Nie mają niestety jeszcze, no widzimy, ludzi, pracowników, no bo jest trochę to daleko. Dlatego puścimy tu jeszcze autobus wewnętrzny. Wewnętrzny autobus. I to w takim miejscu. Dobra, co? Okej.
Okej, nie. Tu? No bo jak już tam tamę dojeżdżę, to już nie trzeba. Teraz co? Coś my to w złym kierunku zrobiliśmy. Jedziesz tu. Później tu. Tędy. Tędy. Tam, gdzie to tam wajnie jeździ. Tędy. Tędy. I później tutaj przez tą dzielnicę. O! Dobrze, ładnie wygląda. Dobra, czy jedzie jakiś tramwaj tutaj już? Jeszcze to jest tak fajnie epicko oświetlone. Jest! Nawet pierwszy tramwaj, czekaj. Czekaj, tramwaj. Mamy 26 minutę, więc zaraz skończymy, bo jeszcze timelapse dzisiaj i przypominam o ankiecie do tego timelapse'a. 3 osoby już idą do pracy. Nie no, fajnie wygląda. Taka promenada. Możemy później zrobić jeszcze ścieżkę do tej dzielnicy przemysłowej. Oczywiście tej drogi, tych tramwajów raczej w przyszłości nie będzie. No bo to nie miałoby sensu zbytnio, ale... Ale zawsze coś. Zawsze jakiś taki tramwaj może być. Jeszcze w Snowfallu. No, trasa wygląda naprawdę ciekawie. Ten statek oczywiście nie żyje. Wszyscy pasażerowie, ale to oni odpływali, więc dobrze. O, ładny zachód słońca. Czekaj. Ładny zachód słońca. To by idealnie pasowało na miniaturkę. Dobra. Miniaturka zrobiona. Ło! A tu jest niezły jeszcze ten przejazd. I pewnie już jest pusty. Tak. Tak jak sądziliśmy. Oczywiście przystanki są wszystkie na odbyt podobne, bo błędy jak to błędy są i nie znikają. No dobrze, i to byłoby z dzisiejszego odcinka na tyle. Jeżeli wam się podobało, możecie łapkę w górę. Zobaczmy, czy jedzie jakiś kolejny. Bo na tej linii coś czuję, że może być dużo tramwajów. Ale to pewnie pierwszy, któremu się tu udało wjechać. Pewnie tak. No i jeżeli wam się podobało, możemy się do zobaczenia w kolejnym odcinku. We wtorek, o 15, jak możecie się domyślać. To cześć i do zobaczenia i teraz jeszcze będzie krótki timelapse. Nie zapomnijcie zagłosować po ankiecie. Cześć!